Po raz 78 upamiętnili zakończenie II wojny światowej. Należy im się wielka pamięć, wielkie uznanie, wielki szacunek. Jak postępują prace przy rozbudowie oczyszczalni? Pierwszy etap polega na budowie osadnika wtórnego. Zaproszenie na bezpłatny koncert. Czekamy na kolejny fantastyczny koncert, który odbędzie się 11 maja w czwartek o godzinie 16 w Galerii Karkonoskiej przy ulicy 1 maja 27. Po weekendzie wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Po raz 78 mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego uczcili rocznicę zakończenia II wojny światowej. Spotkanie tradycyjnie odbyło się na placu przed cieplickimi mieczami piastowskimi. Choć rocznica zakończenia takiego wydarzenia jak II wojna światowa powinna być bardzo radosnym momentem w historii naszego globu, to zwyczajowo w Polsce uroczystość ta odbywa się z wielką powagą. To bardziej wspomnienie tych, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie, aby wojna mogła dobiec końca, niż celebracja samego zwycięstwa. Największą ofiarę ponieśliśmy w II wojnie światowej, zarówno materialną, jak i tą w ludziach. Walczyli nie tylko żołnierze, ale walczyli również i cywile. Walczyli dorośli, walczyła młodzież. Przypomnę chociażby właśnie młodzież harcerską, szare szeregi. Więc należy im się wielka pamięć, wielkie uznanie, wielki szacunek, ale przede wszystkim troska. Spotykamy się tu, pod mieczami piastowskimi, by oddać hołd tym, co polegli na wszystkich frontach świata. Tym, co zginęli w obozach koncentracyjnych, w łagrach i więzieniach, którzy zginęli w Katyniu, Ostaszkowie, Biednoje i wielu innych dotąd nieznanych miejscach na ziemi. Zadziwiające jest, że wszyscy ludzie przekonują, że wojna nie jest żadnym sposobem rozwiązywania jakiegokolwiek problemu, jakiegokolwiek konfliktu. A jednak wojny wciąż wybuchają. Jak widać, jako ludzkość nie uczymy się niczego. Niestety, czego najlepszym dowodem jest to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W Szklarskiej Porębie trwa bardzo ważna inwestycja. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Prace rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Sprawdźmy, co w tym czasie udało się już zrobić. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie to obecnie najważniejsze ekologiczne zadanie karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. Dlaczego? Bo obiekt działa na granicy wydolności. Gdy do kurortu przyjeżdża duża liczba turystów, w oczyszczalni często dochodzi do awarii. Aby zapobiec im w przyszłości, potrzebna była rozbudowa. Prace już trwają. Pierwszy etap polega na budowie osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego. Realizuje to firma Nykiel z Podpoznania. W chwili obecnej trwają prace związane z budową osadnika wtórnego. Wykonaliśmy w tej chwili ławy betonowe. W najbliższym czasie, w maju, planowane jest zabetonowanie płyty dennej i rozpoczęcie ścian, które planujemy gdzieś osadnik skończyć w lipcu, sierpniu tego roku. Prace jak na razie mają przebiegać planowo. W tej chwili wyszliśmy już na poziom powyżej wody gruntowej. Budujemy nasypy, więc jesteśmy w warunkach gruntowych, suchych. Nie mamy większych problemów w tej chwili. To dopiero pierwszy etap złożonej inwestycji. Kolejny ma ruszyć już niebawem. Inwestycja jest etapowana. W tej chwili odbywa się pierwszy etap. Kolejne etapy są przygotowywania dokumentacji technicznej i pozyskania środków finansowych. W tym roku chcemy zrealizować jeszcze drugi etap inwestycji. Kolejne etapy w kolejnym roku. Pierwszy etap prac w oczyszczalni w Szklarskiej Porębie ma zakończyć się jeszcze w tym roku. 11 maja o godzinie 16 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zapraszają wszystkich miłośników muzyki klasycznej do Jeleniogórskiej Galerii Karkonoskiej na koncert w ramach cyklu Muzyczne Czwartki.
styczniu 2023 roku ruszyła kolejna edycja muzycznych czwartków z udziałem młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze, która dzięki temu może prezentować swoje talenty i umiejętności szerszej publiczności. Widzimy po młodzieży, po tych uczniach, że oni nabywają więcej doświadczenia. Nie ma tremy, jest radość, jest zabawa. Widownia, która przychodzi, również bawi się, uczestniczy, żywo reaguje w tych koncertach. To pokazuje, że takie rzeczy są potrzebne w naszym mieście i Karkonoska Agencja będzie na pewno te projekty, te koncerty ze szkołą muzyczną kontynuowała. Po to, abyście Państwo, jako mieszkańcy, mogli przyjść i zapoznać się z tą kulturą. W tym sezonie odbędą się jeszcze dwa spotkania z młodymi muzykami. Najbliższy koncert zaplanowano 11 maja. Zakochani czekali na maj, a my czekamy na kolejny fantastyczny koncert, który odbędzie się 11 maja w czwartek o godzinie 16 w Galerii Karkonoskiej przy ulicy 1 Maja 27. Są to wyjątkowe koncerty, podczas których nawiązuje się interakcja pomiędzy występującymi a widzami, słuchaczami. Bardzo się cieszymy, że te koncerty odbywają się. Ten cały sezon, cały rok był bardzo udany. Te koncerty spełniają swoje zadanie, czyli szkoła nasza jest przybliżona szerszej publiczności. Koncerty są za darmo, więc to dla niektórych też jest bardzo ważny aspekt, a nie, bo niestety w filharmonii trzeba płacić za bilet. Więc tutaj i są, że tak powiem, na takim większym luzie, czyli przychodzą rodziny z dziećmi, występuje rodzeństwo, przychodzą znajomi, babcie, znajomi znajomych i to powoduje moim zdaniem też to, że mamy lepszy nabór do szkoły muzycznej przez to, że jesteśmy nie tylko zamknięci w ścianach naszych placówek. Co one Wam dają, jeżeli chodzi o Waszą muzyczną karierę? No na pewno jakby nie mamy takiego strachu przed publicznością dzięki takim koncertom i możemy występować częściej, zawsze. Jest to jakaś taka forma jakby no, pokazania się niekoniecznie przed taką wielką publicznością, tylko tak bardziej kameralnie. Koncerty organizowane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, Państwową Szkołę Muzyczną oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, odbywające się w Jeleniogórskiej Galerii Karkonoskiej, dedykowane są wszystkim miłośnikom muzyki klasycznej. Zaproszeniem na muzyczny czwartek kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.